Szukam go po całym, szukam tego wędrowycza po całej tutaj wsi. Panie, ładne widełki. No widzę. Widełki, bo my to tam sprawę mam do niego tutaj sławny. Zapraszam, wjedźcie na środek, bo tu mandat zapłacicie. Tak? Siema. Kurde, nie wiemy, tacy... Oj, szumica, ty, no ja tutaj szukam tego, po bimber przyjechałem do wędrowycza. I, ale mówią, że jego nie ma tutaj i szukam, gdzie tu jakieś inne miejsce takie znaleźć, trochę bimbrochy. Nie wiem. Nie wiesz? To nie. Trzeba po domach poszukać. Właśnie tak będę łaził, ale to wiesz, jaka menda się z milicji nadejdzie i ten porucznik znów, ten porucznik się dowie i będzie przypał. Trzeba to po cichu wszystko robić. No, no, coś tam się znajdzie. Szkoda, że w tym roku też falkonu nie będzie. No, no, tak biednie. Oj, zaraz będzie drugi stał, już podeśnik jest. A, o, fajnie. Na semena, bo tak samotnie sobie stoi z tymi widełkami. No właśnie, przydałby się kolega. A słyszałem tam, gadałem z chłopem, że to naprawdę był taki. To jest zlepek kilkunastu osobowości, powiem tak. No. Bo to jak kiedyś byli... może wjechać jeszcze. Jak kilkunastu było ja jego przyjaciół. Tutaj. Spokojnie, zrobicie się wszyscy. Bo chodzi, żeby po prostu ktoś mandaty nie zapłacił. No. Potem jest podwójna ciągła i zakręt, także to ludzie jeździ. Jest lepiej kilkunastu osobowości, bo jak było tutaj jest tak zwane święto Dyszla, jak ludzie przyjeżdżali, nie? No to jego kumple, Andrzeja, dziadek mieszkał, jak jest w Wojsławicach jedziesz, to tam masz skład budowlany, nie? No. Tam była drewniana chałupka i tam co środę przyjeżdżali jego kumple z Trusianki, ze Starego Majdanu, tutaj polno drogo tędy przez te obszary i on tutaj tędy jeździli polnymi drogami. Dzień dobry. Dobry. Tutaj będąc, oni sobie snuli opowieści, że ten browni, tamten coś tam złapał na szmulca gdzieś jakiegoś dzika, jakieś sarenkę czy coś, ten zająca. I podczas tych opowieści mały Andrzejek słuchał tych różnych takich historii odpowiednich. A to byli zakapiory, ten z Obrzyna, ten z tego. I tak się narodziło kilkunastu z tych postaci, zlepek jednego takiego parszywego wędrowycza, no. Egzorcystę. Super, fajnie takie właśnie opowiadanie. Co... Opowieści z ust do ust, legendy zasłyszane, tym podobne od tych od miejscowych ludzi. A jakiś bimber też da radę? To specjalnie przyjechałem po to, bo słyszałem, że właśnie ten bimbrownik, to miałem wziąć jeszcze bańkę i... Tylko. I zapukała historia do naszych... Na wampiry. Albo na milicjantów. Granaciki to jeszcze ma zapakowane. Wilkiennówka nieśmigana. Taka. Chyba, że chcesz wolić taką, tradycyjną. No to tradycyjna, no, niech będzie ta. O, to chodźmy, zrobimy sobie foteczkę jeszcze. Ja czytałem i słuchałem to normalnie, jakby u mnie na wsi się działo wszystko. Takie same chłopy. A jak? No, prawie jak Posejdon. A jak teraz to, kurde, by tak przyjechał, nie? Ja tylko tak. Zaraz zadzwonimy tutaj. Dobry. Tu się dzwoni. Odbieranie. Proszę czekać. O, pies zły. A dzień dobry, my w sprawie ogłoszenia tutaj. Jakiego ogłoszenia? W sprawie tej chałupy. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak to. No jest tutaj tabliczka i chcieliśmy się właśnie dowiedzieć, ile to pieniędzy i jaki to metra. Co? Ogłoszenie jest, panie, sprzedam na dół. W środku się dowiedzieć tej informacji. Tak. Przechodzę za szwagrem. Bo właśnie akurat my szukamy tutaj domu, a to dobra okolica, ciężko znaleźć coś.
Skąd nasza? Nie nasza. Panie, tak ładnie nie piszę. Dobra, może się zabrać to wiemy. Dobra, kurna, myślę, że już znajdziemy kogoś, co nam sprzeda chałupę. No nawzajem, miłego. Ale nie zły numer. No ukryta kamera. Bo jestem super ratman. Chwila, niech pan chwilę poczeka. Na YouTubie. Co na YouTubie? Chwila, nie jestem pewna, czy to... Tak czy inaczej? Nie, ja muszę zobaczyć. Nie, bo już jest dwóch takich. Nie wiem, który to. Ten. To ten? Nie. Nie? Nie. To ten. Ale nie pamiętam. Nie widzę kamery. Właśnie to się ja też nie widzę. Jakiej kamery? Kurczaki. No. Nie pamiętam. Czekaj. Też nie pamiętam. Nie, bo nie widzę. Też nie widzę kamery. Bo nie ma jednego na TikToka. Kamera, ja po prostu się spytałem. Nie, to nie jestem, to drugi. Nie, ja się po prostu chcę dowiedzieć, jak to z tymi... Z tymi szami. No bo ja chcę walczyć z tą epidemią i chcę po prostu zwalczyć ją. No one to robią po kryjomu. My wstajemy, zaglądamy do szafy i... No tak słyszałem, że właśnie ludzie nowe spodnie dobra, kupują, wiem, pyk. Gdzie? W okularach. Nie. Tak? Tak. Dobra. To jak wam się spodobał ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Komentarz, która ze sceny wam się najbardziej spodobała. Książki zamawiaj, ta subskrybujcie kanał. Jak się nazywa kanał? Mike Core. Nie. Myszka TV. Nie. Tak. Inaczej, ja pamiętam, że to miałam. To chcecie pozdrowić kogoś do kamery, powiedzieć coś komuś. A gdzie jest kamera? Gdzie jest kamera? Chyba ten pan trzymają chyba, tak się wydaje. Ale tak, no gdzie jest kamera? Tam w tym busie, gdzie miga, w światłach ukryliśmy. Nikt nie podejrzewa, to tam jest, o tam. A, bo to musi być ukryta kamera. O tam. Tam jest ukryta. I chłop niby wyciąga coś z busa, a tak naprawdę to tam jest kamera. No nie, ja muszę widzieć. No dobra, chcecie powiedzieć coś, pozdrowić kogoś? Nie. Myszy. Nie? No tak. No lepiej nie, bo one będą miały ze mną do czynienia. To do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć! Oko. A sceny z wami możemy na YouTubie użyć? Tak. Eku, jak się nazywa kanał, bo zapomniałeś. Naprawdę, ja chyba na kojarzę, ale nie mogę sobie przypomnieć. Brzoza TV. No to wpisałam to. No i to. No nie, to jest drugi. Przecież to mój drugi kanał. Bo mam dwa. Mam dwa kanały. Jeden to Brzoza TV, a drugi Lukas TV. Tak, to było to. No! No co, suba nie ma nawet. Już jest. O. Moglibyśmy z wami sceny użyć w filmie na YouTubie? Ja bym wolała nie. A z wami jak? Nie jest obojętna, ale... Mi też jest obojętna. Zależy w jakim kontekście. No, takie różne scenki właśnie z ludźmi nagrywam, jak podchodzę do nich i o takie na przykład rozmawiam jak z wami. Mi jest obojętna. Mnie jest też wszystko jedno. Okej. Okay. To Lukas TV, zobaczcie sobie. Okej. Okay. To miłego wieczoru. Do tej grupki. Przepraszam, miałby może ktoś 5 zł rozmienić na 3 dwójki? Minuty po polskiej. A, nie ma. No okej, okay, okej, okay, dobra, bye. Dzięki. Na razie. Co stoi sobie, tak? A wy co robicie? Nic. Mamy grę harcerską. My z Jeleniej Góry. A, z Jelenich Jajo, tej znam kanał. Kojarzę. Dobra, będzie jakiś nowy odcinek? Nie, tak sobie stoję tylko. Chyba, że zrobię z tego odcinek. Chusteczkę zmoczyć w spirytusie i dać mu do sania. To panie, jak uspokaja się, jak się cieszy jeszcze. No mnie tak uspokajali, to sprawdzony sposób. Do tej pory działa. Where is Jabka? I don't know, sorry. Because in this? No, sorry. A, nie wiecie, szkoda, kurczę, bo szukam tego.
nagrać właśnie, chcę znaleźć i kupić to tam pas króla. My nie jesteśmy stąd. No my też, a me too, no. So, and I looking for a ziapka, you know, because... A nie możecie wpisać na Google? No, I don't have phone. To ja mogę wpisać. Okay, you can check this for me. To będzie to dla mnie. I mam jeszcze takie zapytanie, czy pas króla to u państwa kupię? Pas króla. Tak jak Don Casio ma, nie. Z fejmem ma, bo on mówił, że podobno z żabki. Ja pierwszy słyszę. No, słyszałem, Norman Storming mówi, że właśnie w pas króla można w żabce kupić. I myślałem, też sobie kupię taki. No, zaraz może pani pokaże, może pani... No, myślałem, że takie się kupuje, bo... No dobrze, jak nie, to nie... Co się z tym robi? No, nosi się taki, jak pas mistrzowski po prostu, że pani... Ja bym nosił to, bo wie pani, ja mam wrogów dużo na mieście. Ja bym nosił to i by mnie się bali, jakby widzieli, że mam pas mistrzowski w kategorii jakiejś. Ma pan rację, ale niestety u nas pan tego nie kupił. A, szkoda. Takiego nie. Ale w Polsce mieszkasz, czy jak? Tak, tak. W Polsce dwa lata już pracuję. No? No pani. Język od początku się uczyłeś? Od małego. No? Od małego. Trudny, ale... No, słyszałem, dużo ludzi mówi, że trudny. Najtrudniejszy świat. No, ja wiem. Tak? Może i tak być, nie wiem. No, ale fajnie znać różne języki. No tak, dogadam. Przydaje. No tak. No akurat polski, no to wiesz, w Polsce, ale znasz angielski, hiszpański, rosyjski, już cały świat przed tobą stoi, no, otworem. Wszędzie możesz podróżować. Tak. Linie otwarte jest. No.